Witaj na kanale nauka.pl. Zasubskrybuj nasz kanał, by dostawać informacje o nowych lekcjach. Konstanty Ildefons Gałczyński. Omówienie twórczości. Konstantemu Ildefonsowi Gałczyńskiemu już za życia towarzyszyła legenda niespokojnego ducha i twórcy niezrozumianego, kochanego przez czytelników, lecz surowo ocenianego przez krytyków. W tworzeniu i podtrzymywaniu tej legendy poeta sam zresztą aktywnie uczestniczył. Ten pozytywny ekscentryk, jak o nim mawiano, urodził się 23 stycznia 1905 roku w Warszawie. W latach 1914-1918 mieszkał wraz z rodzicami w Moskwie. Po powrocie do ojczyzny studiował filologię angielską i klasyczną na Uniwersytecie Warszawskim. Debiutował w 1923 roku. W tym okresie związany był z grupą poetycką Kwadryga i współpracował z satyrycznym pismem Cyrulik Warszawski. W 1930 roku ożenił się z Natalią Awałow, bohaterką wielu jego wierszy. W latach 1931-1933 przebywał w Berlinie jako pracownik konsulatu. W 1934 roku osiadł w Wilnie, a w 1936 roku ponownie przeniósł się do Warszawy. Związał się wówczas z redakcją Prosto z Mostu. W okresie okupacji przebywał w niemieckich obozach jenieckich. Powrócił do kraju w 1946 roku. Podjął wtedy współpracę m.in. z Przekrojem, Odrodzeniem, Tygodnikiem Powszechnym oraz kabaretem krakowskim Siedem Kotów. Po krótkim pobycie w Szczecinie ponownie przeprowadził się do Warszawy. Ostatnie lata swojego życia spędził w leśniczówce Pranie na Mazurach. Zmarł 6 grudnia 1953 roku w Warszawie. Poeta żywiołowy, tworzący sugestywne obrazy poetyckie, niezmiernie popularny wśród czytelników, posługujący się często środkami o humorystycznym lub groteskowym wyrazie. Stworzył własny, niepowtarzalny styl poetycki, a także indywidualny styl życia nawiązujący do młodopolskiej cyganerii artystycznej. Bliska była mu tradycja Szekspira, Villona, Rimbaud i Apollinaira, jak i literackie nurty katastroficzne. Łączył je z poczuciem absurdalności rzeczywistości oraz naturalną skłonnością do lirycznych żartów. Maska Wesołka kryła postawę poety zatroskanego kierunkiem rozwoju cywilizacyjnego i realiami życia społeczno-politycznego. Pierwszy okres twórczości. Lata 1939-1946. Czasy II wojny światowej były dla Gałczyńskiego momentem wielu życiowych prób. Uczestniczył w wydarzeniach września 1939 roku. Był internowany przez Rosjan w Kozielsku. Następnie, po wymianie jeńców, przebywał w stalagu Altengrabow na terenie Rzeszy, a po wyzwoleniu w obozie przejściowym w Höxter. Przed powrotem do Polski podróżował jeszcze do Francji, Belgii i Włoch. Nie były to warunki sprzyjające twórczości artystycznej, dlatego między sierpniem 1939 roku a marcem 1946 roku poeta napisał niewiele wierszy, które przez badaczy jego poezji podzielone zostały na trzy grupy. Pierwsza z nich obejmuje teksty znane już w czasie okupacji. Są to utwory o tematyce patriotycznej, a wśród nich „Żołnierze z Westerplatte” 1939, „Sen żołnierza” 1939, „List jeńca” 1942, „Pieśń o fladze” 1944, „Matka Boska Stalagów” 1944. Sztandarowym utworem z tamtego okresu jest wiersz o obrońcach Westerplatte. Pieśń o żołnierzach z Westerplatte. Kiedy się wypełniły dni i przyszło zginąć latem, prosto do nieba czwórkami szli żołnierze z Westerplatte. A lato było piękne tego roku. I tak śpiewali. Ach, to nic, że tak bolały rany, bo jakże słodko teraz iść na te niebiańskie polany. A na ziemi tego roku było tyle wrzosu na bukiety. W Gdańsku staliśmy tak jak mur, gwiżdżąc na szwabską armatę. Teraz wznosimy się wśród chmur, żołnierze z Westerplatte. I śpiew słyszano taki, by słoneczny czas wyzyskać. Będziemy grzać się w ciepłe dni na rajskich wrzosowiskach. Lecz gdy wiatr zimny będzie doł i smutek krążył światem, w środek Warszawy spłyniemy w dół, żołnierze z Westerplatte. Do drugiej grupy należy zaliczyć wiersze miłosne, które powstały pod wpływem uczucia Gałczyńskiego do Marii Stobieckiej, poznanej w stalagu Altengraben w 1944 roku, oraz do Lucyny Wolanowskiej, poznanej w 1945 roku w Höxter, która na początku 1946 roku urodziła poecie syna. Wiersze te należą do najpiękniejszych liryków w dorobku poety, w których osiągnął tę samą prostotę i bezpośredniość wyrazu, co w późniejszych cyklach. Jednym z utworów z tego okresu twórczości jest wiersz ukazujący ideę miłości księżycowej. Pyłem księżycowym. Pyłem księżycowym być na twoich stopach, wiatrem przy twej wstążce, mlekiem w twoim kubku, papierosem w ustach, ścieżką pośród chabrów, ławką, gdzie spoczywasz, książką, którą czytasz. Przeszyć cię jak nitką, otoczyć jak przestwór, być porami roku dla twych drogich oczu i ogniem w kominku i dachem, co chroni przed deszczem. Porównanie tych utworów z wierszami pisanymi w latach późniejszych, nazywanych przez badaczy twórczości Gałczyńskiego nieerotycznymi erotykami, prowadzi do wniosku o istnieniu dwóch ujęć miłości w poezji twórcy. Z jednej strony mamy do czynienia z miłością słoneczną, która stanowi jakość stabilizującą codzienną egzystencję, małżeństwo oraz poczucie emocjonalnego bezpieczeństwa. A z drugiej strony jest miłość księżycowa, nieprzewidywalna i irracjonalna. Kolejną grupą utworów są wiersze będące wyrazem rozterek moralnych, dylematów i wyborów, których Gałczyński musiał dokonać jako obywatel, patriota, mąż. Wybór ten wiązał się z podjęciem decyzji o pozostaniu na obczyźnie lub powrotem do kraju i rodziny. Do najpiękniejszych utworów w powojennej liryce Gałczyńskiego należą Notatki z nieudanych rekolekcji paryskich, 1946. Powstały w Paryżu poemat ukazywał w niezrównany sposób dylemat człowieka koniunkturalisty, komicznego urzędnika w wielkim biurze świata. Chwieją się fundamenty światów. Ostatni slogan snuje pająk. Vanitas vanitatum. I od balkonu do balkonu, w wąskiej uliczce, w głębi, na dnie, pod grozą złego nieboskłonu, pająk i slogan są ostatnie. Ach, ukryć się tu w ciemnej sieni, z dala od rynku, gdzie tak nudno, kędy przechodnie przerażeni pytają się, co będzie jutro. Z trwogą spogląda w niebo karzeł, co nuty sprzedaje nad rzeką. I w tłumach ciągle te dwie twarze, oszusta i potępionego. Konstanty Ildefons Gałczyński powraca do kraju w marcu 1946 roku i dość szybko nawiązuje współpracę z czasopismami Przekrój, Tygodnik Powszechny, Odrodzenie i Szpilki. Wydaje też 2 tomy poezji: Zaczarowana dorożka i Ślubne obrączki. Oraz publikuje cykle humorystycznych utworów Listy z fiołkiem oraz Zielona gęś. Przedmiotem kpin autor Listów z fiołkiem, 1946 rok, uczynił tak różnorodne postawy jak emigracja wewnętrzna, emigracja rzeczywista, zapatrzenie się w model kultury zachodniej, kultywowanie mitów narodowych, oportunizm inteligencji polskiej oraz jej hamletyczna i życiowo nieporadna postawa. Niespodziewanie jednak drwina z fałszywego stosunku do tradycji stała się satyrą obnażającą mechanizmy nowego ustroju. Jako przykład może posłużyć fragment jednego z Listów z fiołkiem. Szanowny panie redaktorze, jak zostać Polakiem? Podręcznik dla skołowaciałych i niedożywionych cudzoziemców. Wyjątki z nowej książki Alojzego Grzegżółki z przedmową Hermenegildy Kociubińskiej. Geografia. Polska leży w Europie Centralnej, a nie na peryferiach cywilizacji, jak na przykład Ameryka. Z położenia centralnego wynikają siłą rzeczy skłonności centralizacyjne, czyli wszystko przenosi się do Warszawy. W najbliższych dniach ma być przeniesiona nawet Wieża Mariacka, tudzież pomnik Zyblikiewicza wraz z cokołem i podstawą. I ta babcia, która tam zawsze siedzi na ławce. Z uwagi tedy na powyższe masowe przenoszenie się słusznym jest, iż może zaistnieć obawa, że z czasem Kraków stanie się li tylko rodzajem przenośni. Królową rzek polskich jest obecnie nie Wisła, lecz Odra. Łamiąc tradycyjne, ale dziwaczne polskie wyrażenie, komunikuje uprzejmie, że polska Odra nie wpada, tylko wpływa do polskiego morza. Wpadają natomiast i wpadać będą wyłącznie polityczni kombinatorzy, tak krajowej, jak i zagranicznej proweniencji. Historia. Z perspektywy dziejowej widać teraz jak na dłoni, że w dawnej Polsce ci królowie zachowywali się właściwie przyzwoicie. Następowali bowiem grzecznie jeden po drugim, nie tłoczyli się i nie gwizdali, jak to na przykład obecnie obserwujemy w kinach. Sport i poezja. Że nadrealizm jest naturalnym płodem polskiego ducha, to sprawdza się jak najoczywiściej na boiskach sportowych, gdzie publiczność nazywa sędziów kaloszami. Takie kalosze jeszcze można, powiedzmy, strawić. Ale panie redaktorze, gdy się słyszy z trybun ryki, żeby kalosz doił kanarki, to już, przepraszam, jest czysty nadrealizm, absurd i nonsens. Bo nie tylko kalosz, ale zegarmistrz, gdyby nawet zastosował śrubkę, nie wydoi kanarka. Naukowo niemożliwe. Cóż, kiedy u nas publiczności wszystko wolno, a autorowi wiatr w oczy. Niechbym ja tak wydrukował, że kalosz doi kanarki. Zaraz by się zrobił krzyk, że nonsens, że surrealizm, że niewłączony, że izolacja społeczna, że wieża z kości słoniowej itp. Ech. Karakuli Ambro, 1948. Podobna satyryczna tonacja ujawnia się w najmniejszym teatrze świata, czyli Zielonej gęsi, w cyklu mini-dramatów, udramatyzowanych mini-dowcipów, mających na celu reedukację rodaków i skłonienie ich do akceptacji powojennej rzeczywistości. Cykl Zielona gęś, nasycony tak bliskimi autorowi tonami lirycznego żartu, nieodpartego komizmu, makabrycznego dowcipu, satyry i groteski, ale i podskórnego dydaktyzmu, stał się metodą walki z przywarami rodaków, z tradycyjnym ciężarem złudzeń oraz mistyfikacji inteligenckich zachowań i postaw. Teatrzyk Zielona gęś ma zaszczyt przedstawić straszną rozmowę Grzegżółki z duchem. Występują Grzegżółka i duch. Dekoracja. Sala senatorska na Wawelu. Grzegżółka. Co słychać? duch. Nic. Grzegżółka. To w porządku. Kurtyna. Upłynęło dobrych parę lat, zanim czytelnik i widz, pisała Marta Wyka, oswoił się z proponowanym przez poetę rodzajem humoru. Pamiętajmy, że druk pierwszych Zielonych Gęsi wywołał falę protestów i oburzenia. Gałczyński stworzył pewną szkołę widzenia świata, przynajmniej w naszej literaturze. Lecz zdarza się, że jej początki skłonni jesteśmy widzieć na przykład w twórczości Sławomira Mrożka. Prekursorstwo Gałczyńskiego bywa więc często przeoczone. Początkowo twórczość groteskowa przynosi mu uznanie czytelników. Z czasem jednak narasta atmosfera niechęci do autora, spowodowana przede wszystkim abstrakcyjnym typem humoru w Zielonej Gęsi. Na V zjeździe Związku Literatów Polskich, który odbył się w Warszawie w 1950 roku, Adam Warzyk skrytykował twórczość Gałczyńskiego w odczycie programowym, co spowodowało zawieszenie współpracy poety z Przekrojem i innymi periodykami. Ograniczenia druku spowodowane dyskusją wokół twórczości Gałczyńskiego zmusiły poetę do poszukiwania azylu artystycznego poza stolicą. Takim miejscem stała się leśniczówka w Pranie na Mazurach, gdzie powstały najwybitniejsze utwory z ostatnich lat jego życia. Cykl Kronika Olsztyńska, 1950 rok. Następnie poematy Niobe, 1951, Wit Stworz, 1952 oraz Pieśni, 1953. Utwory z tego okresu twórczości spotkały się z uznaniem zarówno czytelników, jak i krytyków. W Kronice Olsztyńskiej zauważalne są echa poezji czarnoleskiej i sentymentalnej. Bogactwo opisu, plastyka szczegółu, zachwyt nad pięknem przyrody przychylnej człowiekowi, chwile spędzone z rodziną i przyjaciółmi, czerpanie radości z codzienności. Wszystko to tworzy niepowtarzalny nastrój melancholijnego optymizmu. Kronika Olsztyńska. Słońce nad ziemią nisko, chłodnawy wieczór wcześnie. Rozpalimy wesołe ognisko, zaśpiewamy wesołe pieśni. Nasz płomień nie zagaśnie, drogę do gwiazd odszuka i nad gwiazdami błyśnie. Pierwsza pieśń o przyjaźni, o obowiązku druga, a trzecia o ojczyźnie. Wykazujące się niebywałym artyzmem pieśni są uważane przez badaczy za testament poetycki Gałczyńskiego. Jeśli umieścić je na tle całego dorobku poety, uderza w nich ton podsumowania wielu aspektów życia, pogłębiony jeszcze słynnym refrenem „Ocalić od zapomnienia”. Pieśni przynoszą apoteozę uczuć rodzinnych, których centrum stanowi towarzyszka codzienności, jego żona Natalia. Pieśni zdają się łączyć afirmację życia, zadowolenie z przebytej drogi i zgodę na śmierć. W tych pieśniach dałem tak mało, że nie takie niosę pieśni, jakie nieść by należało. Że tyle tu tych piękności, ptaków, różnych pobrzękadeł, złocistości, srebrzystości, księżyców, bachów i świateł. Cóż, kocham światło. Promieniem, jak umiem, wiersze obdzielam. O, gdybym mógł, to bym zmienił cały świat w jeden kandelabr. Myślę, że po to są wiersze, ich ruch ku sercu człowieka, by szerzej szła, coraz szerzej przez kontynenty jutrzenka. Światłami po wszystkich placach, światłami w każdej ulicy, Taeos różnopalca, z dumną twarzą robotnicy. Jesteśmy w pół drogi, droga pędzi z nami bez wytchnienia. Chciałbym i mój ślad na drogach ocalić od zapomnienia. W kilka lat po śmierci poety nastąpił renesans znaczenia jego twórczości. Nikt nie zastąpi Gałczyńskiego. Jak każdy wielki poeta, Pozostanie on zjawiskiem jedynym, pisał Jerzy Kwiatkowski w 1957 roku. Tak znamienne dla Gałczyńskiego pomieszanie tonów poważnych, ironii, groteski oraz fantastyki wpłynęło na twórczość wielu poetów młodszej generacji, a również znacznej części polskiej satyry, kabaretu i dramatu po 1956, zapewniając autorowi trwałą pozycję w historii literatury XX wieku. Opracowała Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk. Czytał Leszek Zduń. Zasubskrybuj nasz kanał, by dostawać informacje o nowych lekcjach. Zobacz też inne lektury z gimnazjum.